3, 2, 1, start! Ale zaskoczyli nas panowie w tym pierwszym wyścigu, bezpośrednim starciu i walce o złoty bilet do wielkiego finału. Co to jest za odcinek? A to dopiero pierwszy tego sezonu! Absolutnie, wielka przyjaźń i od tego przytulenia rozpoczęli rywalizację. Jan Tatarowicz wraca po nieudanej 8. edycji, ale tutaj pewnie pędzi po złoty bilet. Czy oni chcą razem wcisnąć ten bazer? Wiesz, to jakieś mam dziwne wrażenie, że coś tutaj jeszcze chłopaki kombinują, bo to nie jest tempo Janka Tatarowicza. Absolutnie, ani nie Grzesia Niecki. Tak jest, chłopaki coś tutaj jeszcze wykombinują. Takiego Power Tower jeszcze nie było. Czają się, czają. Gra będzie w kamień, nożyce. To wygra? Jan Tatarowicz! Janek Tatarowicz! Dobra, wciskaj ten bazer. Co wymyślili chłopaki? Gratulacje. Sport sportem, rywalizacja rywalizacją, ale są pewne wartości w życiu prywatnym, których łamać po prostu nie wolno. Ja jestem przekonany, że Grzesiek Niecko po tym, co przytrafiło się Jankowi, nie chciał też tej rywalizacji. Chciał dać mu ten bilet do finału, bo wie, że Jan Tatarowicz może spiąć się i zdobyć górę Midoriyama. Ale przecież Grzesiek zaraz też będzie w półfinale i on też do tego finału awansuje. I my się bardzo z tego cieszymy, bo my Grzegorza Niecko po prostu oglądać lubimy. Kochamy was panowie i kochamy patrzeć na waszą wielką przyjaźń. To było inne, ale to było przede wszystkim wartościowe. No to chłopaki, jeszcze raz papier, nożyca, kamień, żeby zobaczyć, czy to nie był przypadek. A jednak, ale myśleliście, że nas przechytrzycie, ale my to już z chłopakami wiedzieliśmy, że coś jest nie tak, bo ty Janek jakoś tak wolno, jak na ciebie. Ja byłem bardzo zestresowany przed biegiem, więc... Tak na eliminacjach starałem się pokonywać przeszkody wolno, żeby nie spaść, ponieważ gdybym spadł, to już by był koniec. Szedłem w miarę bezpiecznie po prostu. Tak, tak. My lubimy, no że ty lubisz bezpiecznie. Tak, Janek. Szliśmy równo łeb w łeb, dlatego zagraliśmy w papierkę i nożyce. No tak, no, wierzymy, naprawdę wierzymy. Ale doceniamy to, że jesteście takimi kumplami i zostawiliście to. Zostawiliśmy to losowi. Tak jest. No dobra, no to słuchaj, my się widzimy w półfinale. Bawisz się dalej, a my, Janek, bawimy się z tobą w finale. Proszę bardzo. Wielkie brawa!